Bardzo serdecznie witam wszystkich. Miło mi gościć tak znamienite tutaj towarzystwo. No i czuję się zobowiązany. Byłem inicjatorem porozumienia Aktywne Pogranicze, także muszę kolegom i koleżance tu też zapewnić na pewien poziom dostępu do wiedzy, bo powiem tak, no na takim etapie już teraz jesteśmy jako Tuczna, iż możemy się poświęcić bardziej projektom miękkim, projektom służącym ludziom, a więc innowacjom, ponieważ te twarde projekty typu wodociągowanie, kanalizacje zostały już zakończone, mamy to za sobą, to absorbowało naprawdę dużo czasu. Ja natomiast no z racji chyba zawodu, który wykonywałem i czuję się cały czas nauczycielem, ta edukacja jest mi we krwi, a z kolei widzę, co się dzieje teraz, jeżeli chodzi o postęp naukowy, mając też obserwacje i z zagranicy, z krajów Beneluxu, iż widzę porównanie w przypadku rolnictwa, jak dużo nasze rolnictwo odbiega od rolnictwa z zachodu, pomimo że nasi rolnicy są bardziej pracowici, bardziej pomysłowi, no ale nie mają tego do dostępu i uważam jako wójt gminy wiejskiej, iż ja dużo łatwiej mogę te technologie sprawdzone już na zachodzie, czy nawet w świecie przenieść tutaj i zapoznać moich mieszkańców, rolników z korzyścią dla nich, jeżeli chodzi o środowisko, o koszty i o zdrowie konsumentów przede wszystkim. Dzisiaj na spotkaniu mamy przedstawicieli uczelni Szkoły Wyższej, Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, która to ma pewien pomysł i rozwiązanie, które pochodzi ze Stanów Zjednoczonych na temat monitoringu wilgotności gleby na obszarze 30 hektarów bieżącego, stałego, które może pomóc rolnikom, ale także może też i nam jako samorządowcom dać tu wiedzę na temat zagrożeń. Mamy też przedstawicieli nowoczesnych technologii, jeżeli chodzi o doradztwo rolnicze i wspomaganie decyzji podejmowanych w rolnictwie, które to też spowodują, iż produkt będzie mniej obciążony, a może wcale nie obciążony będzie chemią, tą twardą chemią, która szkodzi dla nas wszystkich i dla środowiska. Mamy oczywiście też przedstawiciela, który ostatnio był u nas na miesiąc temu, z którym w zasadzie już jako gmina Tuczna podjęliśmy współpracę w celu powołania spółdzielni energetycznej. Jest ogromne zainteresowanie mieszkańców. To też jest idea, która przychodzi z zachodu, która na zachodzie funkcjonuje już kilkadziesiąt lat i się sprawdza. Także tu nic nowego. Ja nie wymyślam prochu. Ja nie otwieram drzwi, które już są otwarte, bo są otwarte drzwi i nie ma potrzeby ich otwierać i odnajdować tych rozwiązanych już problemów, rozwiązywać jeszcze raz, tylko trzeba przenieść tą wiedzę, to tutaj do niej zastosować, a my jako wójtowie mamy takie możliwości. Pan wójt tutejszej gminy zaprosił mnie, ponieważ my jesteśmy liderem konsorcjum Precyzyjne Ogrodnictwo z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i wdrażamy ogólnopolski system monitoringu, sygnalizacji chorób i szkodników w ogrodnictwie. I pan wójt jest zainteresowany, aby też wdrożyć takie ciekawe rozwiązanie tutaj dla swoich rolników we wschodnich regionach Polski. My wykorzystujemy technologię, która dzięki powiedzmy cyfryzacji, szybkich przesyłania danych, wykorzystujemy badania naukowców, które były robione przez wiele lat, którzy opracowali systemy pozwalające w precyzyjny sposób podać informacje, kiedy jest infekcja danej choroby. I tutaj wykorzystujemy specjalne stacje z specjalnymi oprzyrządowaniami, czujnikami, czyli w regionie powiedzmy Tuczna mamy stację, ona mierzy dokładnie wszystkie parametry klimatyczne, wilgotność powietrza, temperaturę, etc. oraz tak zwany sztuczny liść pokazujący, jak długo ten liść jest zwilżony. Następnie są odpowiednie algorytmy, matematyczne modele, które przekazują do nas, do systemu, a my wysyłamy mailem i rano rolnik dostaje przy kawce informację dotyczącą, czy jest zagrożenie, czy nie. I teraz bardzo często producenci, rolnicy stosują tak zwane w ciemno ochronę, raz się uda, raz nie, lub stosują tak zwaną profilaktyczną ochronę, czyli muszą cyklicznie stosować. Natomiast tutaj
dajemy w punkt wtedy, kiedy jeszcze grzyb czy dana bakteria nie weszła do środka, nie spowodowała objawów choroby, czyli zabijamy ją przed uszkodzeniem rośliny. My troszeczkę w Polsce próbujemy być, z jednej strony to jest dobra, powiedzmy, cecha Polaków, że jesteśmy tacy na swoim, ale czasami trudno jest też współpracować i to wiemy, że spółdzielnie różne kiedyś poupadały i my chcemy się otworzyć po prostu, nieważne kto gdzie, chcemy stworzyć ogólnopolski system monitoringu, gdzie stacja, czy to będzie rolnika, czy ODR-u, czy gminy, łączymy w cały system po to, żeby stworzyć przy pomocy naukowców tak zwane wektorowe rozprzestrzenianie się chorób i szkodników, aby precyzyjnie, nie mówiąc tu, jakie środki się stosuje, oczywiście będziemy dążyć po to, żeby wykorzystać jak najwięcej ekologicznych, naturalnych, zwłaszcza, że mamy projekt Zielony Ład Unii Europejskiej i musimy iść w tym kierunku, bo no sami tą żywność jemy, czyli wolimy, żeby ona była zdrowa i bezpieczna. Gmina Tuczna w ogóle jest gminą aktywną, tutaj szczególnie wójt, niejednokrotnie pojawił się na terenie naszej uczelni, współpracowaliśmy przy realizacji i przygotowywaniu różnego rodzaju projektów związanych z funkcjonowaniem gminy, z rolnictwem na jego terenie. Zaproszenie na dzisiejszą konferencję odebrałam jako taką nobilitację, pokazanie możliwości uczelni tego, co my robimy, ale zaskoczyła mnie aktywność wszystkich gmin, które znajdują się w tym stowarzyszeniu Gmin Aktywne Pogranicze. Z uwagi na fakt, że widać rzeczywiście, że wszyscy samorządowcy zainteresowani są rozwojem tego terenu, rozwojem samorządów, swojego samorządu lokalnego poprzez wszelkiego rodzaju możliwe projekty, jakie mogliby uzyskać. I tutaj patrzy się głównie na rolnictwo i na możliwości społeczności lokalnej. Niejednokrotnie padały terminy związane ze wzrostem dochodów. Wzrost dochodów rolników to wzrost podatków dla gminy, a przez co także i możliwości podnoszenia jakości życia wszystkich mieszkańców. Wydaje mi się, że ten pomysł, który tutaj się pojawił, tego nowego projektu, jest niezwykle innowacyjny i będzie stwarzał możliwości nie tyle nawet pozyskiwania wyższych dochodów, ale także i produkcji zdrowszej żywności, którą będą konsumować ci, którzy ją produkują, ale też my, dla których ona później będzie sprzedawana. Nie. Problematyka rolnictwa dla nas jest bardzo bliska z uwagi na sam fakt, że mamy kierunek rolnictwo, ale także część z nas, w tym także i ja, rozwijamy się naukowo w ekonomice rolnictwa, więc jest to zagadnienie dla nas niezwykle ważne i niezwykle istotne z uwagi, zresztą no nie oszukujmy się, województwo lubelskie, Biała Podlaska to jest teren typowo rolniczy, w związku z tym nie możemy myśleć o rozwoju naszego regionu bez myślenia o rolnictwie i jego możliwościach. Na uczelni realizujemy projekty badawcze, które są projektami finansowanymi przez samą naszą uczelnię, z uwagi na fakt, iż możemy to robić ze względu na rozwój naukowy i rozwój dydaktyczny naszych pracowników, ale także realizowaliśmy projekty, które są w sposób pośredni związane z rolnictwem, między innymi jeden z projektów, w którym uczestniczyłam, finansowany z Narodowego Centrum Nauki, związany był z obszarami wiejskimi. Wieś, obszary wiejskie to są tematy nam bardzo bliskie z uwagi na te powiązania i zarówno naukowe, jak też i dydaktyczne. W tej chwili pracujemy nad tym, co jest, z czym się stykamy wszyscy w obecnej rzeczywistości, wiosna i to, o czym mówi się głośno, a mianowicie kleszcze, odkleszczowe choroby. W tej chwili na uczelni pracujemy nad projektem, który będzie wiązał się z badaniami związanymi właśnie z kleszczami. Będą to badania, które będziemy prowadzić we współpracy z kołami łowieckimi, z myśliwymi i ich rodzinami. I jednym z założeń jest stworzenie takiej mapy powiatu, gdzie te kleszcze i w jakim obszarze są niebezpieczne. Nasza tematyka, nasze zainteresowania kleszczami trwają już od wielu, wielu lat. Jest to zagadnienie, które od wielu lat badamy. Mamy szereg pomysłów.